Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Święty Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Rozdział 9. Szatan usiłuje z całą przebiegłością pozbawić nas tego pokoju. Jak winniśmy zasadzek jego unikać? Ponieważ nasz przeciwnik diabeł zwykł ciągle krążyć, szukając kogo pożreć, to też najwięcej na to naciera, abyś zszedł z drogi pokory i prostoty. Szatan chciałby mianowicie, żebyś sobie samemu, swoim zdolnościom i usiłowaniom cośkolwiek przypisywał. Żebyś przynajmniej innych cenzurował, a siebie uważał za lepszego i godniejszego łask boskich. Ojciec kłamstwa chce, żebyś się we własnym mniemaniu nad innych wynosił. Najmniejsza bowiem z tych rzeczy już by niezawodnie otworzyła szatanowi wstęp do duszy twojej. Bo to są diabelskie wrota ulubione, cenienie siebie i upodobanie w sobie. Jeśli nie będziesz na tym punkcie czujnym do najwyższego stopnia, jeśli skwapliwie nie upokorzysz się, nie wyniszczysz się, nie zdepczesz siebie, szatan cię zapędzi w taką pychę, jak owego faryzeusza, o którym wspomina Ewangelia, że się chełpił ze swoich cnót, a innych ludzi śmiał sądzić surowo. Gdy raz szatan tak się wkradnie podstępnie do duszy, to już w niej zapanować potrafi i wprowadzi w nią całą czeredę zdrożności, szkodząc jej i wystawiając ją na oczywiste niebezpieczeństwo wiecznej zguby. Dlatego to nasz boski wódz zaleca nam czuwanie i modlitwę, a to trzeba czynić ustawicznie i pilnie, abyśmy nie dali sobie wydrzeć nieprzyjacielowi największego skarbu, pokoju duszy. Szatan umie się do tego wziąć bardzo subtelnie. On dobrze wie, jak to łatwo wnieść spustoszenie do duszy niespokojnej i rozproszonej, i trudu w tym celu nie szczędzi. Dusza spokojna wszystko spełnia z łatwością, dokładnie i wytrwale. Zwalcza i usuwa wszelkie przeszkody. Dusza niespokojna nic nie uczyni jak należy, a co czyni, czyni niedoskonale. Także się sama wnet zmęczy i znudzi i sama niejako skazuje się na dobrowolne, a bezowocne męczeństwo. Jeżeli więc pragniesz wyjść zwycięsko z tej walki i zabezpieczyć to, coś dotąd zdobył na tym zaciętym, a nie zmordowanym wrogu twej duszy, pod żadnym warunkiem, ani na chwilę, nie dopuszczaj do duszy twej jakiegokolwiek niepokoju. Aby w danym razie lepiej poznać szatańskie zasadzki i wybiegi, trzymaj się stale tego prawidła, że wszelka myśl odwodząca cię od miłości i ufności Bogu jest wyraźną posłanniczką piekła, jako taka ma być natychmiast odrzuconą ze wzgardą. Zadaniem Ducha Świętego jest ustawicznie pociągać duszę do Boga, rozpalać je miłością Bożą
i ufność w nich coraz żywszą wzmagać. Zły duch działa w kierunku odwrotnym i wszelkich używa środków, by w duszy trwogę obudzić. W tym celu wystawia nam codzienne upadki nasze w przesadnych rozmiarach. Wmawia w duszę, że nie jest dostatecznie przygotowaną do spowiedzi i komunii świętej, ani do modlitwy, i umyślnie budzi w niej trwogę, nieufność, rozpacz. Szatańska to również sprawa, gdy się dusza niecierpliwi z oschłości i trudności na modlitwie i w innych duchowych ćwiczeniach. Już jej się wszystko wydaje stracone, ręce opuszcza, w pracy się zaniedbuje, a w końcu dochodzi do takiego zwątpienia i rozpaczy, jakby wszystko, z co zdziałała dotąd, było daremnym i na zgubę jej tylko obrócić się miało. Bojaźń i trwoga dochodzą do tego stopnia, że dusza czuje się zupełnie przez Boga opuszczoną. A przecież tak nie jest. Owszem, niezliczone korzyści i istotny pożytek duchowy odnosi dusza z oschłości i z niesmaku na modlitwie, jeżeli zrozumie najmiłościwsze względem niej zamiary Boże i podda się im cierpliwie, pokornie i wytrwale. Święty Grzegorz mówi, że modlitwa ożywiona wiarą i ufnością jest zawsze bardzo Panu Bogu miłą, choćby dusza doświadczała największych oschłości i niesmaku. Niech wytrwa wielkodusznie, nie opuszczając modlitwy, a choćby się nie umiała zdobyć ani na jedną dobrą myśl, choćby największych doznawała roztargnień i goryczy, modlitwa taka straconą nie będzie i nie pozostanie bez skutku. Jest to bardzo ciężka próba, ale jeśli ją zniesiesz spokojnie, z poddaniem się woli Bożej, to samo Twoje cierpienie będzie za Tobą przemawiać w obliczu Boga, a ta gorycz, której doświadczasz na modlitwie, będzie miłą Bogu, a nawet jak święty Grzegorz twierdzi, zmusi Boga Wszechmocnego do okazania Ci miłosierdzia i skuteczniej przemówi za Tobą niż wszystkie inne praktyki. Takie więc oschłości i niepokoje nie powinny nas wcale odwodzić od żadnej dobrej sprawy. Byłoby to prawdziwe dogodzenie szatanowi w tym, czego on najusilniej pragnie, a pozbawienie duszy najistotniejszych korzyści. Abyś to lepiej zrozumiał i nie utracił zbawiennego owocu tej próby, którą Bóg zesłał na ciebie, wyłożę ci to pokrótce. Jaki pożytek odnieść może dusza, która z pokorną wytrwałością, nie tracąc pokoju duszy, ćwiczenia swoje odprawia wiernie, pomimo oschłości i goryczy? Thank you.
błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
i Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.